dawno się tak nie narobiłem. Oj, dawno. No? Dla ciebie, Smarku, to bagatelka. Młody jesteś. Pewnie. A we mnie trzeszczy. Najgorzej w nocy. Budzę się, zrywam i słyszę trzeszczenie. Co tak trzeszczy, myślę sobie. A to ja sam. Rdza cię przeżera. Teraz wszędzie wilgoć, jojo. Pewnie rdza cię przeżera. Jak to na jesie. Rdza. Całe rusztowanie trzeszczy. Kiedy się zwali, to ci dopiero będzie kurz. A Kalmita piękny. Dzisiaj chyba nawet nogi umył. Widzisz, Smarkul, jaki pan Kalmita przystojny? No pewnie, kobieta przyjeżdża. Ale jakiś osowiały. Kalmita, Kalmita! Daj spokój, sposobi się chłop. Chciałem powiedzieć, pan Kalmita się sposobi. A, on się sposobi, a my harujemy. Po to przez 40 lat byłem kościelnym u świętego Józefa, żebym na starość łóżka do umizgów nosił. Głupi. Co on powiedział? Głupi powiedział. Kogoś miał na myśli. Ja głupi? Iwaj się, Smarkul. Tak jest zawsze, kiedy staremu zachciewa się żeniaczki z młódką. Ile ona ma lat, ta twoja narcyza? 50 doszło. Wydarzyło się to przed wojną, przed to drugą. No bo wtedy były jeszcze takie tingeltangle. No Kalmita podpił sobie i skoczył do rybietki. Na dobrym rauszu to człowiek lubi zerknąć na girlaszkę. Jojo, odwróć się teraz. Dobra. A, do góry. Już. A popatrzyłby sobie i kwita. No, ale nasz Kalmita nie po nóżkach poglądał, ale czekaj. Na buziaczki. Już, dobra. Aż tu nagle patrzy, oczęta niewinne, liczko zrumienione. No mówię ci, Lilia, Smarku. Pewnie. Tylko nóżki nieprzyzwoicie pikają. I do góry. Ale Kalmita od razu poczuł, że dusza dzieweczki jest niewinna. Ach, jak on się zatroskał o tę duszę. No. Dusza to grunt? Ta przecież proboszcz mówił. A co? Ty kościelnego będziesz uczył? Pewnie, że dusza to grunt. Do góry, palce. Proszę państwa. No co się dzieje? Proszę do swoich pokojów. Proszę szybko. Proszę, proszę. No, więc gdzie ulokujemy tę twoją duszyczkę? Bo ja wiem. Gdzie bądź? A gdzie spała w zeszłym roku? Może już ma jakieś swoje miejsce? Bo ja wiem. Gdzie bądź? Tu? Tu. A może tam? Bo ja wiem. Gdzie bądź? Pod okno, Smarku. Niech ją pokręci. Zrobimy to dla Kalmity. Niech ją polamie, pokręci. Niech wie, że na artystki też przychodzi czas. To miastowa pani. Ale lubić. Excusez-moi. Czy nie wstąpiłaby pani do mnie na jeden grzeszek? Miałaby się pani wreszcie z czego wyspowiadać. Thank you.
Święty Józefie! Kalmita! Kalmita! Chodź no tu, Kalmita! Co jest? Czego się śmiejesz? Ja? Ty! Czego się śmiejesz, smarkaczu? To nie dla ciebie widok. No pewnie. Zgadza się, to walc. No chodź tu, Smarkul, popatrz. Nie miałeś dużo uciechy w życiu. Dziękuję, panie Kalmita. Profesor niezdarny. Zapewne dlatego został starym kawalerem. Jakże on robi chasse. Byłem żonaty, a tańczyłem tylko na stypie nieboszczki. Różnie bywa, Kalmita. Ale ona, o, to jest szyk, panowie. Szyk, panowie, szyk. Oj, gdyby ich przycupiła przeorysza, święty Józef. Przez tydzień nie dostaliby pod wieczorku. No, skończyłoby się na obcięciu bieguminy. Siostra przełożona hoduje ostatnio cnotę poblażliwości. Wiecie, panowie, że Pożarskiemu wybaczyła ostatnio rysunek w toalecie, a on narysował wszystko z włosami. Chciałbym poznać hrabinę 50 lat temu. Była na pewno biała i lekka. Leciuteńka. Kalmita? Nie cierpię tego wszystkiego. To świństwo. Co jest świństwo, panie Kalmita? To, że tańczą? Przecież jeszcze ludzie. Ludzie. Nie o tym mówiłem. Nie wiesz, o czym mówiłem? Nie. A ty, Jojo? Nie myślę o tym, o czym ty myślisz, Kalmita. Co było, to było. A co jest, to jest. Nam już nie wolno myśleć, Kalmita. Ale schęca, panowie! Przestali. A, profesor zepsuł wszystko. Stary piernik ma słabe serce. Hrabina tańczyłaby jeszcze z godziny. Czy nie uważacie, panowie, że profesor ostatnio świniowaty? A, pewnie, pewnie. No tak, przeoryszy się podlizuje. Markul, za dużo mówisz. Przepraszam, panie Kalmita, ale naprawdę. Lekarz ma rację. To te pioruny coś w nim naruszyły. Wojna, panowie. Wojna. Co? Wojna, mówię, wojna. Jeszcze raz wojna. No, wesoły nam dziś dzień nastał. Przyjeżdża żona Kalmity, profesor tańczy z hrabiną, a teraz wojna. Święty Józefie, kiedy? Pożarski, mów, kiedy? Zaczęło się już? Ruszyli? Od dziś. Ich mać bez pardonu. No pewnie takie bomby. Nie wtrącaj się, smarkaczu. To już czwarta w moim życiu. Czwarta. Jojo, jaki masz stopień? Sierżant. Za niski, ciebie nie wezmą. Przewidywałem. A ty? Ja? Ja stary sztabowiec. Przy mapach jeszcze się przydam. No trzeba coś robić, panowie. Przeorysza już wie? O czym? O wojnie! Przeorysza? Stanęłaby od razu po stronie tego imperialisty.
zrobiłaby z siebie coś na kształt partyzantki. No nie mogę pozwolić, żeby jeszcze podjeżdżano mnie z boku. Cały zapas sił na front, na pierwszą linię. No pewnie, pan Pożarski wie. Pożarski, ocknij się, o czym ty mówisz? O czym? O tym. Taką gromnicę zapalimy sobie, panowie. Wojna, nie wojna, Pożarski nie żartuje. Litr stoi. No, pewnie, że stoi. Wyszedłem, jak wiecie, panowie, na spacerek. Akurat miały zacząć się nieszpory. Akurat. A właśnie, że akurat. I oto, patrzę, zważą się te czarne kwoczki, te wymoczki uwędzone w kadzidle, te knoty gromniczne. Myślę, Pożarski, całą parą naprzód. Wąsa podkręciłem i nacieram. Zagalopowałem się i wpadłem do kruchty. A tutaj przed świętym obrazem pali się gromnica gruba jak ten litr. I na Bristolu, no na takim kartonie, napis różowym atramentem, módlmy się za dusze bezbożnych. A czarnym atramentem, uważacie, panowie, czarnym, dopisano Jana Nepomucena Pożarskiego, no i jakiegoś tam gawdzika, podobno nałogowego pijaka. Gorze! A gorze, gorze, proboszcz wzywa mnie na udeptaną ziemię. Słyszycie, panowie, proboszcz! To taka wojna. Taka. A jakiej ty byś chciał? Czy nie dosyć haniebna? Jojo! Odbić? Co? A tak, odbij. I niech Smarkul podbędzie w kuchni jakieś kieliszki. Najlepiej w aliansie z Wiktoryną. No pewnie. Zrobi się. Przyszedłem po szkło, Wiktoryno. Nie będzie. Panowie powinniście pić tran. Pan Pożarski nie lubi tranu. Pan Pożarski? Hmm. Mężczyzna takiej elegancji może sobie pozwolić na kieliszeczek. Mają być kryształowe? I dla mnie może być musztarduwa. Taki Kalmita, rencista, lat 75. Za sanację był wyzyskiwaczem. Krwiopijcą? No, krwiopijcą, ale takim stosunkowo umiarkowanym. Fabryczka wody sodowej. A w niedzielę ganiał za motylkami. Zaraz, fabryczka wody sodowej i mówiłeś coś o motylkach? A to mój znajomy, Kalmita? No, obawiam się, że tak. Nie poznajesz go, bo ma coś szlachetnego w twarzy. Umył nogi. Dostał order? A nie, order przyjdzie w porę, jak zawsze. Na razie spodziewa się przyjazdu małżonki. Nie podniecaj mnie, Jojo. Masz na myśli tę młodą aktoreczkę z dołeczka na policzkach? No, właśnie chodzi o słodką narcyzę, która, jak wiesz, robi furorę we wszystkich warietę świata. Czarujące stworzenie. Chociaż ostatnio lekko podupadła. Jak ty ją znajdujesz, Jojo? Do piasta poniekąd. Pod gardę jej obwisło. Tak, aromatyzmy lupią. I już nie od samego rana może ruszać każdą nogą z osobna. No trudno się dziwić. Podobno ma dziadygę za męża, jakiś Kalmita, nie Kalmita, coś bardzo wulgarnego.
rzekomo były producent wód gazowanych. Musisz przyznać, Jojo, że dla młodej, pełnej życia istoty taka parantela może być przekleństwem. O, więc jeszcze nie wiesz, że się go pozbyła? Co ty mówisz? O, już przeszło 10 lat, jak wsadziła starucha do przytulka. No, gratuluję, rozwiodła się. A nie, artystki są zazwyczaj bardzo religijne. Rok rocznie w okolicach rocznicy ślubu aktoreczka odwiedza swego męża. Przyjeżdża na dzień lub dwa. No i wtedy koledzy kalmity wstawiają do jego pokoju dodatkowe łóżko. I ustawiają koło okna. Tak, tam jest piekielny przeciąg. Duje jak u Belzebuba. No więc może kiedyś... No, może kiedyś. Może kiedyś szlag ją trafi. Musztardówka będzie dla mnie. A dla kogoż by? Widział cię ktoś? Kręcą się, strasznie ruchliwe. Kto? Ptaszydła. Siostra Maria i te inne chodzą i wężą. Wężą jakby zwąchały gorzałkę. Głupiś, przez szkło mają zwąchać? Oj, panie Pożarski, one są święte. Takim to nawet Belzebub pomaga. Panowie, trzeba się rozebrać do kalisonu. Tak jak ostatnio na moich imieninach. Wtedy nie wejdą. Ja? Do kalesonów? Z powodu kilku mniszek? Kręcą się. Ostatnio siedziałeś w gaciach pożarskich. No i co z tego? Żadna mniszka nie rozbierze mnie do kalesonów. To by się dopiero proboszcz ucieszył. Moglibyśmy skorzystać z uprzejmości hrabiny de profundis. Wielki Piątek także stróżowała na korytarzu. A jak wiecie, mam u niej pełne względy. A co ty o tym sądzisz, Kalmita? Nie widzę w tym nic śmiesznego. Owszem, nie przeczę, byłem całe życie radykalem, a ona hrabiną. Zgoda, wtedy walczyliśmy ze sobą, ale kiedy moja sprawa zwyciężyła... Smartul! Duchem po hrabinę! Ten kościelny wyraźnie działa mi na nerwy. To tragiczne. Być sklerotykiem i w dodatku kościelnym. Jojo, czy to nie ty podszepnąłeś księdzu ten pomysł z gromnicą? Ja? Na rany Chrystusa. Ja z proboszczem przeciwko tobie? Toż bym się w piekle zmarzył. No. Smarkula, pół i nie rozchlapuj po świętościach. Dla mnie też pół. Nie lubiła, kiedy piłeś? Nie. A ty piłeś coraz częściej. Piłem. Zdradzałem ją. Z perwencją? No powiedz, Kalwita. Można zdradzać przez dotknięcie ręki, przez słuchanie głosu. Niektóre miały głos chrapliwy. To lubiłem. Więc dlaczego za ciebie poszła? Nie wiem. Po coś. Nie gniewaj się, stary. A można spytać? Pytaj. Tylko delikatnie, Jojo. No, a ty jak? No, tego, no,
czułeś coś do niej? Nareszcie coś słonecznego w tym przeklętym dniu. Pani znowu młodsza, droga pani. Jakże pani to robi? Pożarski nie kłamie. Oglądałem panią przez okno. To był Strauss. Lekar. Lekar, panie Kalmita. Jednak pan mnie postarzył. Okrutnik z pana. Zawsze był niezgrabiarz jak wszyscy z drobnej burżuazji. Niech pani stawia na radykałów. I dlatego z największym lękiem ośmielam się. Tak, chcę panią prosić. Niech się pani nie gniewa, panie Emilko. Emilko. Dobrze. Ale muszę zobaczyć, ile. Ostatnio było stanowczo za dużo. Profesor bardzo narzekał na nerkę. Zrobiła się bardzo, bardzo latająca. O, proszę nas nie krzywdzić. Tylko Smarkul upił się jak mops. Co ja? Będzie pił co drugą kolejkę. Dajemy uroczyste słowo honoru. A pan, panie Pożarski, w kuchni służby ma wiktoryna. Panie Emilko, to się nie powtórzy. Czy mogę być z panią szczery? Mój romans z Wiktoryną był odruchem buntu dziecinnego, z dziecinniałego protestu. Gdyby pani, właśnie pani, mniej uwagi zwracała na tego bezzębnego listonosza, a dziś jest inaczej, zupełnie inaczej. Moi chłopcy, moi kochani chłopcy, zachowujcie się po cichu. Siostry to pół biedy, gorzej sąsiadkami, sami wiecie. Wszystko głuche. Na jedno ucho, a drugie przykłada do ściany. Tak, szczególnie babcia Peloponez. No dobrze. Usiądę sobie w korytarzu koło obrazka świętej Cecylii i będę odmawiała różaniec. Za was, chłopcy. A za pana przede wszystkim, panie Pożarski. Co? Cicho, cicho, bezbożny staruchu. Smarkul, nalej gorzałki. To ona zapaliła tę gromnicę. Nalej gorzałki, Smarkul. Pewnie robi się, panie Pożarski. Jeszcze kielicha. Zmówili się. To jest cała siatka, panowie. W samym środku niby lepiej tułów pająka ksiądz proboszcz. Przed nim macki dewotki. A tylne odnóża przy oryszach hrabina i ty, jojo. Myślisz, że to kadzidło, którym nasiąkłeś przez 40 lat, ulotniło się jak kamfora. Jezuita jesteś, jezuita, nie zaprzeczaj. Pomyślcie, panowie, taki Paganini. Nie pozwolili go nawet zakopać. A ja? O, mnie pochowają w święconej ziemi. Z aniołkiem u wezgłowia, z przeoryszą po prawicy, a z kościelnym po lewej stronie. O, dlaczego nic nie mówisz, Kalmita? A ty jedyny masz tu jakieś sumienie. No, odezwij się. Myślę. O czym? Że to nawet ładne. Co u diabła widzisz w tym ładnego? Ciebie. Mnie? Zwariowałeś i boisz się przyznać. No, bierz się za stół, Smarkul. I ty, jojo. Tylko ostrożnie, żeby gorzały nie uronić. Bo przecież jeszcze siedzimy na koniach, panowie. Pożarski na wielkim, białym ogerze i zobaczcie, jak mu ładnie z tym wąsem nastroszonym, jak hudarskie skrzydło. A my tyraliero za nim, panowie!
Dosiądź, Janeta Jojo. Czoło do góry. Podnieś je. A ty, Smarkul, na co czekasz? Ciura jesteś, bo ciura. Ale i ciury czasem wygrywały wojny. No pewnie, panie Kalwita. Pokulałeś, Pożarski? Na pochybę! Spałujemy! Komu na pochybę? Na pochybę śmierci w piernatach. Na pochybę sucharom maczanym w mleku. Na pochybę spóźnionym horderom. Na pochybę nam samym. To jest sprawiedliwa sprawa. Niech im się tynk sypie na głowy. Jak wojna, to wojna. Tupać, panowie, tupać. Leopones, źle się czujemy. Nie wiem. Potrzebujemy czegoś. Pożarski. Nie upilnowałam. To moja wina. Moja. Siostro. Siostro. Proszę się uspokoić, hrabina. Jak się pani zachowuje przyzwoicie? Przepraszam, siostro. Ale oni muszą wiedzieć, że to nie ja. Oj, boli, siostro. Pani ich ochrania. Pani hrabino. Tych zdzieciniałych panów. Siostro Mario, proszę dobierać słów. Nie ma pan prawa głosu. Jest pan zakału tego zakładu. Dziwię się, że siostra przełożona w ogóle pana trzyma. Tak nie można mówić, siostro Mario. Nie wolno tak do starszego człowieka. Znam tylko jednego człowieka w tym zakładzie. Godnego szacunku. Jest nim profesor Perlec. No to jasne. Bo założył na dachu piorunochron, a siostra Maria boi się burzy. No pewnie. No pewnie. I to jeszcze jak się boi? A tylko grzesznicy, milczeć. Proszę... Milczeć. Jedynie pan Kalmita uniknie normalnej kary. Owszem, kieliszki i trunek pozostaną na stole aż do przyjazdu pani Narcyzy. Bo przypuszczam, że małżonka bardzo się ucieszy z niefrasobliwego trybu życia, jakie pan prowadzi. Naskarżycie. Nie proś. Mogłaby być twoją wnuczką. Taka gówniara. Rencista Pożarski pożegna się ze swymi spacerkami po mieście. Pan powinien być większym domatorem, panie Pożarski. Myślę, że przez tydzień nie będzie się pan oddalał z zakładu. Bo siostra się mści.
Pan wybaczy, nie rozumiem. Ja się mszczę? A za co? Wielka rzecz. No pewnie, że siostra się mści. Podpowiedzie siostrze? Na przykład hrabina de Profundis tańczyła dzisiaj w parku. Przynajmniej tyle. A to bardzo dużo. Boże, jak ja lubię tańczyć. Proszę o ciszę. Czy pani nie wstyd? Nie, siostro, ja tak lubię. Ja tak lubiłam tańczyć. No, a teraz pani lubi leguminy i to aż w nadmiarze. Przez tydzień zrezygnuje pani ze słodyczy, pani hrabino. Pewnie, pewnie. A ja przez tydzień będę rąbał drzewo. O, młody jeszcze jestem. No, mnie zaś czeka obieranie ziemniaków. Tak, panowie są domyślni. I już na zakończenie tego niemiłego incydentu. Czy państwo orientują się w swojej sytuacji? W swojej trudnej sytuacji. Dziękuję. Wolałabym jednak, aby ta świadomość była bardziej trwała. Proszę wszyscy do swoich pokojów. Proszę przygotować się do podwieczorku. Żwawiej. No. No żwawiej, proszę. Siostro Mario, co się tutaj dzieje? Pan Kalmita podejmował przyjaciół. Ależ nie za długo? Tak, nie za długo przyjedzie pani Kalmitowa. Przekona się, jak wygląda sytuacja. No, to może wydać owoce. Siostro Mario, proszę zabrać te kieliszki. Niech pan sprzątnie butelkę. Schować? Ale gdzie? Ja schowam. Oczywiście siostra przełożona ma rację. Pani Narcyza nie powinna zobaczyć tych naczyń. Pan Kalmita miałby zbyt wielkie przykrości. Tak, o to mi chodzi, siostro. Siostra przełożona lubi pogodny nastrój w zakładzie. No cóż, nie ma przecież w tym nic zdrożnego, kiedy staruszki pląsają ze starcami w parku. Nie wiem, o czym siostra mówi. Wiem natomiast, że przed chwilą prosiłam siostrę o wyniesienie naczyń. Czy wyrażam się niezbyt jasno? Wystarczająco jasno, proszę siostry przełożonej. Poszła. Dziękuję. A za co ty mi dziękujesz? Wzięłabym pasa i zerżnęła skórę. Zapewne ten wasz Pożarski przyniósł alkohol. Pożarski zbuntował się. Ja mu się zbuntuję. A czego on właściwie żąda? Siedzi tutaj jak u Pana Boga za piecem. Właśnie, jak u Pana Boga. A co, to już taka najgorsza firma? Miałby więcej rozsądku w głowie. Z każdym jest tak samo, ale on nie chce... Czego on znowu nie chce? W ogóle... Bredzisz, moje dziecko. Wszyscy zaczynacie w pewnym wieku filozofować. O, ten zwariowany Syrkuć napisał już trzeci traktat o jakiejś tam filozofii totalnej. Siostra Maria przyniosła mi fragment do cenzury. A przedtem babcia Pelopones doniosła siostrze Marii, że Syrkuć pisze dla zeceństwa. Jakbyś zgadł. No i czytałam tę
cyrkuciową filozofię. Czy ty wiesz, Kalmita, że on chce... O Boże, nie wytrzymam. On chce uratować świat. Cyrkuć? A cyrkuć, cyrkuć. Zupełnie zwariował. Uratować świat. Uratować świat. To byłoby nie najgorzej. Tak myślisz, Kalmita? Mm. No, a od czego byś zaczął? I czy starczyłoby ci czasu? O, teraz już nie, siostro przełożona. Słuchaj, która to rocznica poza domem? Dziś Narcyza przyjeżdża 10. raz. No, powinieneś się cieszyć. Przynajmniej, no czy ja wiem, jakby to nazwać, przynajmniej z uprzejmości. Cieszę się. No. Siostra również, prawda? A, tak. Bardzo mi miło, bardzo. No, taka sławna artystka. Dosyć, Narcyzo, starczy! Proszę ciebie, Józeczku, nie sprzeciwiaj się. Jesteś zaziębiony, zaniedbany, postarzałeś się co najmniej o 5 lat. Przyjechałam tutaj z określonym zamiarem, a ty kaprysisz. O, miejże litość! To ukrop! Musi boleć. O Boże, jaka twoja skóra cieniutka, jak pergamin. No i wzruszające, Józefku. Może się jeszcze będę kiedyś nad tobą roztliwiała. Nigdy nie walczyłeś ze swoją starością. A przecież były warunki. Walczyłem. Ty walczyłeś. Walczyłem! Przez całe życie byłeś głupim dzieciakiem. Uciekałeś od dentysty, bałeś się lekarza. No, ale się zmieniło. Otwórz usta. No, otwórz usta. A teraz aspiryna. Weź od razu 2. I wygrzeczniał mi dzieciaczek. Czy mogę przestać moczyć nogi? Józefku, do czego ty zmierzasz? Chcesz postawić na swoim? Jest dobrze, kiedy dowiedział się, że mam męża w domu starców, nie mógł uwierzyć. Nie martw się, on też tutaj niedługo trafi. W teatrze gra najwyżej epizody. A ty? Co ja? O czym myślisz, starku? Chciałem tylko zapytać, co teraz grasz na scenie. Interesujesz się moją karierą? Naprawdę? Trochę. To bardzo ładnie z twojej strony, Józefku. Proszę cię, wynagrodę za to, że jesteś grzeczny. Proszę! Bałem się. Przez cały czas się bałem, że ktoś wejdzie. Nie daj Bóg, żeby Zuzia albo Wiktoryna. To by dopiero było. Zuzia albo Wiktoryna. Czyś by się jeszcze zalecał?
Nie chodzi o to. Szkoda, byłabym z siebie dumna. Możesz mi wierzyć, Józefku, ani cienia zazdrości. Nie, to byłoby niebywałe. Nie zalecam się. No powiedz. Troszeczkę. Na przykład do siostry Marii. Przecież jest bardzo piękna. Wiesz, co mam na myśli? Jakieś grzeszne marzenia, jakiś dreszcz. No chyba to miewasz przed snem. Wyobrażałeś sobie, że jesteś wieczny. Durna męska duma. Wieczni chłopcy, nieśmiertelne pieszczochy. Słodkie dranie, którym wszystko wolno. Którym trzeba wybaczać, wybaczać. No i co? Zawaliło się. Niekiedy wspominam. Właśnie przed snem. Ale bez dreszczy i bez grzesznych myśli. Tak. Mam być zazdrosna przynajmniej o twoje wspomnienia. Zaprosiłam siostrę przełożoną, siostrę Marię i tego profesora od piorunów. Chociaż go nie lubisz, to jednak jest człowiek z jakąś kulturą. Dlaczego nic nie mówisz? Wiem, Józefku. Wolałbyś pewnie, żebym zaprosiła tę twoją zgraję. Jakżeż oni się złą? Pożarowy? Pożarski. Pożarski. Pink. Pomp. Jojo. Skąd wybierzecie takie trywialne przezwiska? Jojo? Babcia Pelopones? Dlaczego Pelopones? Zmoczyła kiedyś pościel właśnie w kształcie Peloponezu. Fuj, zrobiłeś się okropnie trywialny, Józefku. Pytałaś, to odpowiedziałem. To są właśnie wpływy pana Pożarskiego. Józefku, słyszysz mnie? Zabraniam ci kontaktować się z tym gburem. Nie powinnaś go tak nazywać. Jest nieszczęśliwy. Zgorszył cały zakład. Podobno podszczypywał Wiktorynę. Nie wiem, jego sprawa. Wychodzi na skwerek. Albo na placyk, złabia cukierkami małej dziewczynki i szepce im do ucha różne sprośności. Józefku? Co? Chodź tu, milutki. Zapniesz mi ekler. Łaskoczysz mnie. Przepraszam. Aż nie gniewam się, dzieciaku. Tak samo łaskotałeś mnie, kiedy po raz pierwszy wybieraliśmy się na bal. To jednak miłe, że mamy wspólne wspomnienia. Bo ja wiem. Zapięte. Było przecież ładnie. Chwilami bardzo. Thank you.
ci starzy pod drzewami. Zbierają liście i kasztany. To jest materiał do zajęć rekreacyjnych. Po prostu trudno w coś takiego uwierzyć. Wymusiłaś na mnie. Wy to umiecie robić. Wy to musicie robić. Nie ma takiej kobiety, która by przynajmniej kilka razy nie żebrała. No powiedz, że mnie kochasz. Powiedz, jeśli nawet w to nie wierzysz, powiedz, że mnie kochasz. Nie macie wtedy ani wstydu, ani litości. Gorzej, tracicie wzrok. Bo przecież tuż nad sobą widzicie nasze ogłupiale, nieruchome twarze. Wystarczyłoby trochę wrażliwości, ażeby dostrzec, no, chociażby dostrzec krople potu na czole. Ale wtedy zamykacie oczy, niby z rozmarzenia, a naprawdę ze strachu. Nie, nie ze strachu. Z okrucieństwa i egoizmu. Z chciwości. Bo przecież dobrze wiecie, że on wreszcie nie wytrzyma. Wreszcie wyjąka to swoje żalosne kocham. Ach, Józefku, to takie nieważne w naszym wieku. I dopielaś swego. Którejś nocy, a żyliśmy ze sobą już rok, którejś nocy powiedziałem, że kocham. Kłamałem z mozolem, z jakim się chyba tylko umiera. Ty przyjęłaś moje kłamstwo jak zaproszenie do tańca. No i zaczął się ten taniec. Ale już dawno się skończył. Przecież gdyby nas teraz ktoś podsłuchał, to naprawdę paradny, Józefku. Zachowujesz się jak 20-letni smarkacz. Ja? Państwo wybaczą. Małżonek dzisiaj nie jest w najlepszej kondycji. Chandra, to czy skleroza, Józefku? Proszę. Jedno udko dla siostry przełożonej. Drugie dla siostry Marii. O. A pan, profesorze? Czy zgodzi się pan na ten kawałeczek z kuperkiem? Patrz, Józefku, siostra Maria się zarumieniła. A przecież nie powiedziałam nic zdrożnego. Prawda, siostro przełożona? Czy nie uważa pan, profesorze, że siostra Maria powinna występować w filmie? No oczywiście. Oczywiście mam na myśli film głęboko religijny. Nie znam się na tym, łaskawa pani. Wiem natomiast, że siostra Maria boi się wyładowań atmosferycznych. W ten sposób łączy nas jakieś pokrewieństwo duchowe. Pan jest w błędzie. Niczego się nie boję. Uważam, że w XX wieku nawet na klasztorach powinny być odgromniki. I to wszystko. Czy będzie wino? Chciałabym wznieść toast. Widzisz, Józefku? Tak to bywa, kiedy mężczyzna zapomina o swoich obowiązkach. Jedną chwileczkę, państwo wybaczą. A kto otworzy? No, mamy mężczyzn. No, niby tak. To chyba pan, profesorze. Tak, ale ja nie mam przyrządu. A, zaraz. Jest. Masz tu kalmita, rób swoje. No, różę się. Mów coś.
Kiedy teraz patrzę na Józefka, często nachodzi mnie coś w rodzaju zadumy filozoficznej. Może używam niewłaściwego określenia, profesorze, ale nie jestem intelektualistką, proszę mnie poprawić. Myślę jednak, że to ma coś wspólnego z filozofią. Otóż poznałam Józefa Kalmitę jako człowieka pełnego werwy, Don Juana, być może nawet trochę lekko ducha. Uwielbiał otwieranie szampana. Robił to za pomocą nieznacznego gestu palców. I nawet w najdrobniejszym geście potrafił być tak silny, tak młodzieńczy, iż w końcu uwierzyłam, że dla niego jedynego zatrzymał się czas. Pamiętasz, Józefku? Mieszkaliśmy wtedy nad morzem, spaliśmy przy otwartych oknach. Słyszałam bicie wody o brzeg, a wydawało mi się... Nie, siostro przełożona, już się streszczam. Otóż powiedziałam wtedy Józefkowi, że on się chyba nigdy nie urodził i że dlatego nigdy nie umrze. Porównała go pani do Boga? Tak. A rzeczywiście, siostra ma rację. Po prostu bluźniła. Nalej, Kalmita. Chciałabym wznieść toast. Chwileczkę. Panie profesorze, kiedy poczuje pan, że nadchodzi koniec, no ta ostateczna godzina, czy będzie pan krzyczał? Ja nie wiem, o czym pani mówi. Dziwię się panu. Pani narcyza zadała pytanie chyba dość jasne. Tak, ale... Wody. Już nie potrzeba. Przeszło. Musi siostra wiedzieć, to znaczy muszą panie wiedzieć, że co prawda pracowałem nad ujarzmieniem piorunów, ale to była przygoda. A pytanie pani narcyzy nie dotyczy żadnej przygody. Ono jest związane z koniecznością, z wyrokiem. No, pomóż mi, Kalmita. Dobrze mówię? Chcecie albo nie, a ja wygłaszam toast. Rozgniewałam siostrę. Wiem, jestem wścibska, może nawet trochę nietaktowna, ale taka już jest specyfika mojego zawodu. Kiedyś miałam grać prostytutkę. To było dawno. Milcz. Powiedziałem to przez wzgląd na siostrę Marię. Teraz grasz tylko poważne role. Więc proszę sobie wyobrazić, zaprzyjaźniłam się z takimi dziewczętami. Ale w końcu i one się obraziły. Kto jak kto? Chcę wygłosić toast. Ależ tak słuchamy. Józefku, napełnij kieliszki. Chciałam podziękować pani, pani narcyzo. Utrzymujemy nasz zakład, no, prawie cudem. Jesteśmy biedne. A i nasi pensjonariusze, to oczywiście nie ich wina. Nie we wszystkich wypadkach. Więc i nasi pensjonariusze jakoś nie mieli szczęścia w życiu. W tej sytuacji każdy cieplejszy odruch, no, kiedy ktoś nam okaże serce, tak jak pani, pani narcyzo. Siostra przesadza, spełniam go swój obowiązek. Nie mówię o obowiązkach. O czym to ja właściwie mówię? Dziękujemy pani, pani narcyzo. Za jej wspaniały podarunek. Tak. Dziękujemy pani narcyzo za jej wspaniały podarunek. Czy chodzi o mnie? Cicho na rany Chrystusa. Czy pozwolicie mi dokończyć, czy nie?
Co to za hałasy? Na górze u babci Pelopones. Jakieś krzyki. Babcia Pelopones zwykła przemawiać do siebie. Nie są to rzeczy koniecznie ciekawe. Ponieważ z dnia na dzień coraz bardziej głuchnie, ostatnio zwraca się do siebie w tonacji komendy wojskowej. Ale chyba się nie rozmnożyła. Słyszę kilka głosów. Głosy są męskie. Pójdę sprawdzić. Zaraz, ja to załatwię. Tak, tak. Lepiej, żeby siostra Maria. No cicho, spokojnie zrobimy dokładnie rewizję. Cicho, pani pożarska, pan trzyma nogi. A to co? Widzisz? Mówię pani, że czasami wolałabym prowadzić przedszkole. Wszystko rozumiem, ale dlaczego oni obgryzają kubki? I czym? W tym miesiącu trzeba było wymienić cały komplet. Dzisiaj sprawdzałam w kuchni. Znowu obgryzione. Tak to kosztuje. Najgorsze, że i na mnie przyszła kryska. Wie pani, lubię na noc wypić czarnej kawy. To się nazywa podciśnienie czy niedociśnienie. Zapomniałam, drobiazg. Zaraz z kuchni pobiegłam do swojego pokoju i obejrzałam filiżankę. Nadgryziona. Ty proszę. No proszę pani, proszę. Bardzo mi przykro, pani Narcyzo, ale takie sprawy załatwia się u nas na gorąco. Siostro przełożona, panowie renciści znów dopuścili się przestępstwa. Jezus Maria, na babci Pelopones? Jak siostra pamięta, wczoraj zlikwidowałam alkohol u pana Kalmity. Trudno, trudno, panie Kalmita, proszę mieć pretensje do swoich przyjaciół. Staczasz się nadal, więc nie ma dla ciebie dna. Chwileczkę, proszę pani. Posłuchajmy siostry Marii. Zaniosłam resztę wódki do babci Pelopones. No po prostu domyśliłam się, że panowie będą węszyć za swoją, pożal się Boże, własnością. Zapłaciłem równe 100 zł, 1/4 mojej renty. Bóg tak znowu nie ma czego żałować. Wiedziałam, że taki pan Pożarski nie cofnie się przed zrewidowaniem nawet mojego pokoju. Na bezprawie odpowiadam bezprawiem. Inaczej nie byłbym tym, kim jestem. Siostro przełożona. Siostro przełożona, proszę zwrócić uwagę panu Pożarskiemu, aby uwolnił nas od słuchania podobnych aforyzmów. Zamknij się wreszcie, Pożarski. No, ktoś zdradził, że alkohol jest u babci Pelopones. Panowie wdarli się do pokoju staruszki i zastosowali metody, po których jestem pewna, że kobiecina zestarzeje się... Co też siostra wygaduje? Przecież ona ma już ze 213 lat. Smakul! Kto wam zdradził kryjówkę? Nie powiesz? A wiesz, że ja umiem łamać ludzi? Wiem. Ale nie będę gadał. Nie doczekaj. A ja się domyślam, kto to zrobił. Ostatnio panowie bardzo zaprzyjaźnili się z hrabiną de Profundis, szczególnie pan Pożarski. Znając przeszłość pani hrabiny, należy przypuszczać, że względu mężczyzn w tym wieku... Państwo wybaczą, ale ja nie mogę tego wysłuchiwać. To jest upokarzające. Ale do pana nie mamy pretensji, panie profesorze. A to szkoda, siostro Mario, bo to ja właśnie widziałem siostrę, kiedy siostra szła z litrem pod pachą do pokoju tej starej wiedźmy. Panie profesorze, co za słownictwo. I powiem więcej. Siostra Maria widziała, że to ja ją widziałem, więc po co ta obłuda? I niech to jasny piorun spali.
nie rozumie pani Narcyzo, że muszę opuścić pokój. Bardzo mi przykro. A co pani tu robi? Ja no proszę na górę, już. No, proszę, prędzej. No. Akurat dzisiaj. A gdyby tak poczekać do jutra z tą awanturą? No, pomyśl, Pożarski, jak my wyglądamy w oczach pani Narcyzy. No, ona wie najlepiej, dlaczego musimy zalewać robaka. Ja? Niestety nie znam się na przypadłościach nałogu. Zabiera nam pani kumpla. Co? Co on powiedział? Na pewno. Siostra przełożona zawsze o wszystkim wie na ostatku. Upadłeś na głowę? O czym wy mówicie? No spytaj siostry Marii. Nie. Zapytaj twoją oblubienicę. Tak, Józefku. Chciałam ci sprawić tę niespodziankę dopiero pod koniec obiadu, ale panowie wszystko zepsuli. Zabieram cię stąd. Zabierasz mnie? Dokąd? O Boże, jaki on naiwny, jak dzieciak. Zabieram cię do domu. Będziesz miał własny pokoik. Rowerek. Konika na biegunach. Po tylu latach zdecydowała się pani? Bo i u niej już się skończyło. Niedługo zacznie grać wyłącznie w sztukach o starcach. Już gramy. I to w sztuce o starcach wyjątkowo bezczelnych. Ten Dobrzycki dostał wreszcie mieszkanie, tak? Nie bądź łajdakiem, Józefku. Właśnie dzisiaj, kiedy... Smakul! Słucham, siostro przełożona. Znaleźliście wódkę? Tak, ale na minutę przed wejściem siostry Marii. A ile za grychy znaleźliśmy? Wszystko pod piernatem. Dużo tego jest. Pokaż, Smarku. Pomożesz mi? O! No to na co czekasz? Polewaj! Siostro przełożona, Zuzia i Wiktoryna zaraz przyniosą coś słodkiego. Coś słodkiego. Też pani ma pomysły. Korniszony by się przydali. Proszę. Siostro przełożona, przywieźli telewizor od pani Narcyzy. Idziemy.
powoli. Tak. Powoli, no tutaj, 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 stajcie, stajcie. Tak, tak. No, no, jo. Zanieś to na górę. No dajcie. Ostrożnie, ostrożnie, panowie, bo może być implozja. A taki kineskop to gorszy niż handgranata, panie. No, ostrożnie. Ojej. Czekajcie. A wtedy. Tak. A dobra. Tak. Nie. A. No to gdzie go postawimy? Myślę koło okna, co? Tak, ale tyłem do okna, tak żeby promienie słoneczne nie uderzały w ekran. No to podstaw stolik, profesor, też do śrub. Chwileczkę, panu. Pan profesor będzie zakładał antenę dachową. Będzie pan miał... Nadzór techniczny. Tak. A panowie mu pomogą. Czy rencista Pożarski skończy już wyklejanie gazetki ściennej? Już kończy. A miałby ona wczoraj, gdyby siostra jej tak mocno nie ocenzurowała. Zdjęłam tylko wspomnienie o panu Kalmicie. To nieprzyzwoite. Tylko jedno zdanie o pani Narcyzie i w dodatku tak dwuznaczne. Proszę się nie martwić, siostro Mario. Uwypukliłem panią Narcyzę. Cieszę się, że pan jest rozsądny. A czy dostatecznie pan podkreślił, ile jej zawdzięczałem? Tak, napisałem o telewizorze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Panie profesorze, dopilnuje pan całokształtu pracy. A gdyby któryś z panów okazał się niesforny, proszę nazwisko zapisać na karteczce. No panowie, do roboty. Po obiedzie sprawdzę, jak to wygląda. Zapamiętaj adres. Dom sióstr Szarytek w Bożędzinie. Napisz od czasu do czasu. Albo niech któryś z chłopców napisze. Wiesz, kogo mam na myśli. Będę się modlić za was. Aż do końca. Pani jest bez zajęcia? Tak. No to proszę pościelać kurze w świetlicy. Dobrze. Siostra Maria prosiła mnie, żebym pościerała kurze. To niech pani wyciera. Ale... Jakie ale? Kazali wycierać, niech hrabina wyciera. Szkoda, że nie ma pana Kalmity. Cieszyłby się razem z nami. Z czego miałby się cieszyć? Z telewizora. A. Ciekaw jestem, co nam pozwolą oglądać. Chyba tylko audycje dla dzieci. Bardzo lubię kukiełki. Tak teraz rozumiem, dlaczego pani nas lubi. Lubię. Bardzo lubię, bo... A wszystko przez Kalmitę. Nie, nie, panowie, proszę nie zaprzeczać. Trzeba to wreszcie powiedzieć. Od miesiąca nosimy w sobie tę gorycz. Teraz już nikt nie ma sił się bronić, przynajmniej ja. Ty, a co ty możesz wiedzieć? Zawsze trzymałeś się od nas z daleka. Dobrze, nie chodzi o mnie, ale was Kalmita zdradził. Co? Odszedł potulnie, jak baranek. Każdy chciałby do domu, jakby go miał. A ja chciałbym panom powiedzieć. No pewnie, chciałbym powiedzieć. Czekajcie, panowie, Smarku chciałby coś powiedzieć. No pewnie,
chciałbym powiedzieć, że ja panów rozumiem. Pewnie, że rozumiem. Do imentu. O, nasza nowa przełożona. Widzicie, jak się cieszy? A, jaka zadowolona. Przehandlowała Kalmitę na telewizor. Nie przesadzaj. We wszystkim dopatrujesz się złych intencji. Siostra Maria cieszy się z telewizora, bo ma zrozumienie dla ducha czasu. Nie wybieraj tego anemicznego ptaka. Przez jedną chwilę myślałem, że jesteś porządnym człowiekiem. Nawet podobałeś mi się, ale to trwało krótko. Stoczyłeś się. No pewnie, znowu pokumał się z babcią Pelopones. Jojo, nie? No zaraz, pani Pożarski. A ty nie przepracowujesz swoich artykułów? Piszesz wszystko, co ci każą, bo chcesz być redaktorem gazetki ścienia, aha? No pewnie, pan Pożarski sflaczał ostatnio. Smarkul? Nie krzycz, Pożarski, nie krzycz. Ten twój artykuł o wewnętrznej dyscyplinie świadomego weterana, nie gniewaj się, ale to bzdura. Nawet Wiktoryna śmiała się w kółek. Nie pisuję dla kucharek. No już dobrze, dobrze. Niech będzie. Napisałem rzecz pozornie nieuczciwą. Tego jednak wymagała strategia. Wiedza, o której nie macie zielonego pojęcia. Ale czym usprawiedliwisz, jojo, swoją gorliwość w uprzątaniu korytarza, zmienianiu wody przy ołtarzyku, wysługiwaniu się księdzu kapelanowi? O, proszę, proszę, Smarkul chce mnie sądzić. A kto chodzi z siostrą Marią po zakupy? Kto ugina się pod siatkami z marchwią, pietruszką, selerami i twarogiem? Przykład idzie z góry. Lud jest taki, jaka inteligencja. Niestety nasza inteligencja sprzedajna. Coś ty powiedział? Sprzedajna, powiedziałem. Odszczekasz, jojo. Nie odszczekam. A ja ci mówię, że odszczekasz. A ja ci mówię, że nie odszczekam. Ach, ty pterodaktylu kościelny. A ty zatabaczony radykał. Ty spleśniała katakumbo. A ty bezbożna szlachciuro. Twoja matka musiała zrobić się z proboszczem, inaczej być nie mogło. Co ty, mamusie moje, będziesz obrażał, ty cukin syn? Chłopcy, moi drodzy chłopcy. A więc trzeba się pogodzić. Jak to pogodzić? To znaczy wyciągnąć konsekwencje z tego, co jest niestety kolego Pożarski. No, jeżeli natychmiast nie przeprosisz, ja będę zmuszony zanotować twoje nazwisko. Nie, no zaczekaj. Liczę do 10. 1, 2. Jak on odwoła swoje, to i ja. Odwołam 3, swoje. 4. No, posłuchaj, jojo. 5? Żeby cię pokręciło, ty piorunochrony. 6, 7, 8. Nie, niech się pan złamie, panie Pożarski. No, dwa słowa i po krzyku. Nie, nie, no. nie mogę. Raczej sprzedam duszę diabłu niż... Już sprzedałeś. Doliczyłem do 10. Proszę schować ołówek. Józef, wygnała cię. Uciekłem. Uciekłeś z domu? Uciekłem. A co, nie wolno? Kalmita! Kalmita! Ależ klamo zrobił! Ja, chłopaki, uciekałem 3 razy z domu. W dzieciństwie. Niezupełnie. Pierwszy w 906, potem do Legionów, a za trzecim razem w dobre kilka lat po małżeństwie. Wyszedłem w Boże Narodzenie, a wróciłem na Wielkanoc. No pewnie, nieraz się uciekało. Bila cię
czy panie co? Panie Kalmita, niech pan się nie wstydzi. Nie ma takich upokorzeń, których by nie można przeżyć. Była słodka, co wieczór do łóżka przynosiła termofor z gorącą wodą. Morzyła głodem? Na śniadanie jadłem rogaliki z masłem i piłem kawę ze śmietanką. Potem drugie śniadanie, trzydaniowy obiad. Zdradzała się? To już przeminęło z wiatrem. Po przedstawieniu brała taksówkę, żeby czym prędzej być w domu, leczyć moją bezsenność najbardziej tkliwymi wspomnieniami. Przeraziło się jej gadulstwo. Ona potrafi mówić jak chce. Jest naprawdę znakomitą aktorką. Czy panowie nie rozumieją, że pan Kalmita ironizuje? Niech się pan nie zgrywa, profesorze. Pan jako człowiek wybitnie inteligentny powinien był przewidzieć, że tak właśnie będzie. Stałem się potrzebny. To w takim razie, dlaczego pan uciekł? Bo ja wiem. Jojo, ty wiesz, dlaczego uciekłeś? Denerwowała mnie jej pewność. Dla niej wszystko się stało. Ułożyła mnie w łóżeczku jak w trumnie i poszła do teatru. Zegar tyka, ciepło mi jest, przyjemnie. Nic tylko umrzeć. Wtedy zacząłem marzyć. Ona wraca, oczywiście taksówką, wchodzi po schodach, otwiera drzwi, szuka klucza, znajduje, zapala światło. A łóżeczko puste. Chyba ją krew zalała. Majstersztyk, Kalmita. Majstersztyk. Mało, panowie. Okradłem ją. Jezus Maria, z pieniędzy? Z pieniędzy też. Okradłem ją z pewności, że teraz już tylko dla nas obojga pozostała śmierć, a stało się zupełnie coś innego. Panie Józefku, gdyby to było 50 lat temu... Uciekłbym również od pani. Prędkoście się uwinęli. Dlaczego nie mam mojego pokoju? Pożarski, nie dopilnowałeś. Jojo. Smarkul. Kalmita, przyjechał pan do nas w odwiedziny. To bardzo ładnie z pana strony. Wygląda pan wspaniale. No a jak się panu podoba nasza świetlica? Świetlica imienia Narcyzy Kalmitowej. Tak, robimy wszystko, aby nasza starość nie była smutna. Spędzi pan z nami uroczysty wieczór, panie Józefie. Thank you.